Dzień dobry, jestem Inna. Witam serdecznie, Renata. Dzisiaj opowiemy Wam o włóczkach błyszczących, które mamy u siebie w ofercie i które można z czymś łączyć albo robić samodzielnie. Tak siedząc tutaj, pomyślałyśmy, że podzielimy je na trzy kategorie. Włóczki moherowe, włóczki cienkie, które wymagają połączenia z czymś i takie, które są samodzielne. Ale chwilę potem... Trudno je podzielić tak naprawdę na jakieś kategorie, dlatego będziemy opowiadać tak po kolei i każda dla siebie coś zobaczy, coś wybierze. Może zaczniemy od moherków, bo jest ich tutaj najwięcej, nie? Zaczniemy od moherków, które są takie zimowe. O, z takich zimowych to może te. Włóczka Delicja i Long. Ja z Delicji nie mam nic, ale jest to bardzo gruby moher. Bardzo gruby moher z na nitką. Na chyba. Z nitką błyszczącą, tak, taką metaliczną. O. Ma różne kolory. Tak. I wiem, że Mariolcia wydziergała z tego komin, Stasia wydziergała z tego też komin. Czapkę można z jednego motka zrobić, także można. A ja dodając do szamoni dodałam ten ląb i powstał taki zimowy sweterek. Bardzo ciepły, ładny. Tak. I co dziwo, noszę go. Noszę, jest fajny, gdzie w zasadzie no nie lubię błyszczących, a jednak noszę. Ale to jest taki dodatek i ona delikatnie błyszczy i nie rzuca się w oczy za bardzo. Kolejną włóczką może? Kolejna włóczka u nas jest to koktajl. To jest włóczka firmy Lana Gatto. Kiedyś była podobna, nazywała się Quarzo. Tak. I z tej włóczki, ona jest bardzo w podobnym składzie, ma moher w składzie i cekiny. No i jeszcze oczywiście jakieś sztuczne dodatki. A to jest właśnie kwarco. Ja nie lubię błyszczących. Ale masz. Ale mam. Tak, taki sweterek, samodzielna nitka, nic tu więcej dodawane nie było. A u mnie właśnie jest zrobiona chusta w łączeniu z innymi włóczkami, z lejsem i feelingiem. I tutaj jest takie paski. Dodawane kwarcą. Fragmentami. Fragmentami, tak. I też takie fragmenty błyszczące są. I ma to swój. No, ma swój urok. Co jeszcze? Ale to masz jeszcze to. No to tak, jeszcze jeden moher. Moher Lux Lame. Moher Lux Lame. Ja nie mam nic z tego moheru, przyznam. Ale jest to włóczka do samodzielnego przerabiania. To nie wymaga już dodatku drugiej. I jeszcze pokażemy od razu Moher Lux Pailettes, który już jakby producent już zrezygnował z tej włóczki, już mamy tylko resztki jakieś. Ale ja mam sweterek z tego. No i jeszcze Moher Fancy. I pokażemy dzianiny teraz tych włóczek, jak można je wykorzystać. No, taki sweterek. No, Moher Lux Pailettes. Przejściowy, tak. W zasadzie jak się nałoży pod spód... Bardzo ładny. Tak, cały wykonany jest z jednej tej samej włóczki. Tak. Zakładają pod spód jakiś, Boże Święty, pod koszulek. Tak. Może być też zimowa i na mrozy. Samodzielna latem. A czemu nie? Przyjdzie chłodny wieczór. Na zimne wieczory, tak. Tak. Ja tutaj mam sweterek taki też z moherków, ale użyłam tutaj trzy różne rodzaje. Moher Fancy na górze, Moher Lux po środku i na dole ten Moher Fancy błyszczący. Błysk. Można kombinować w różnych, na różne sposoby. Oczywiście. Tutaj mam chustę też z różnych włóczek i jako jeden z dodatków jest Moher Fancy, który jest przezroczysty i te kafelki tak wyglądają tak ciekawie. Przezroczysty, sprawia wrażenie takiej rozetki. Tak, tak. Taki ażuru takiego. No tak, mówię, rozeta. Albo witraż. O, witraż. No. Także taką chustę mam. No tutaj też jeszcze jedno. Też wykorzystane są te włóczki jako też takie dodatki. No, bardzo ładne. Na dole jest Moher Fancy, tu gdzieś po środku jest Moher Lux Pailettes, no i większość ciergana z Merino 400 Lace. Całość w chusty. Tutaj też ostatnia moja... Ale chustę przyniosła, jest. Jedna z moich ostatnich chust, w której też użyłam Moher Fancy. Jeden moteczek. Poszedł mi jeden moteczek na takie tło. Taką całość tej chusty.
No, te wykończenie jest ładne takie. No wykończenie już z innych włóczek, no, ale pokazujemy dzisiaj takie dodatki, tak, które można użyć w różnych cieninach. Co jeszcze? Mamy tutaj same włóczki, samodzielne. Pailettes. A ty masz pailettes? Pailettes, właśnie. No właśnie, o właśnie. Ten pailettes. Mam na sobie top, który robiłam w zeszłym roku. Z włóczki Fresh jest dodatkiem tego, też włóczki pailettes. Mhm. Tylko nie pamiętam, pailettes z Langa czy z Lanagato. To już nieważne. Tak naprawdę łączyłam w dwie nitki. Fresh, pailettes. No i tutaj mam takie paseczki z takiej puchatej włóczki. Puchatej. Kolejna włóczka to jest Celeste. Celeste. Ja mam Celeste. Te fragmenty przeźroczyste, które wyglądają jak przeźroczyste, to właśnie z włóczki Celeste. No, właśnie. Ona też może być samodzielnie przerabiana, tak, ale można, to właśnie to, co mówiłyśmy, no niekoniecznie. Można ją gdzieś włączyć fragmentami. Jako dodatek, tak. Ja też mam sweterek, niestety nie wziąłam go ze sobą, jest taki zielony, też ma takie paseczki z tej z Celeste i z mocherkiem. Co my jeszcze? Mamy taką nić metaliczną. O tak, żeby było, tak? Która może być dodana do mocherków. No i najczęściej łączymy to z takimi puchatymi włóczkami. Aha. No i jeszcze a propos mocherków, to mamy taki Stars. Nowy. Lotusa. Z firmy Lotus, chińskiej firmy, która no, ma w sobie i nić metaliczną, i takie bardzo delikatne takie cykineczki. Też Lanagato ma takiego przedstawiciela błyszczących mocherków, Silk Mocher Lux, który ma tylko niteczkę taką metaliczną. I też jest bardzo delikatny ten błysk, nie rzuca się w oczy. Nie no widać właśnie, go rozmawiając chwilę przed tym filmem, tak żeśmy sobie doszły do wniosku, że są albo błyszczące nici metaliczne, no, albo cykiny. Albo jedno i drugie. Kto lubi dużo błysku, no to ten wybiera jedno i drugie. Ten wybierze sparkli. Cóż to jest sparkli? Tak, to jest taka włóczka, no która tak, jest metaliczna i z, co tam jeszcze, poliamid i metaliczne nici. Jest taka grubsza, taki grubszy sznureczek, spleciony, to nie jest cieniutka niteczka. Grubość tej nitki wskazuje na to, że można ją przerabiać samodzielnie. Można samodzielnie, ale oczywiście, ale to będzie co takie ty zrobiłaś? Bardzo, bardzo sztuczne będzie to. Ale ja mam taką próbeczkę. Dobra, bo rozdrabniamy. No, to połączenie tej nici metalicznej z mocherkiem na cewce. Aran. Z Aran mocherem. O, tak. Lepiej widać. No. I wychodzi razem taka dziennina. Trochę ciemniejsze, trochę jaśniejsze. No i wychodzi taki melanż. Sanas. Melanż puszczący. Coś tego będzie. Później pokażę. Co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze jedna. Saint Martin. To no, jest bawełna, bawełniana niteczka i z takimi metalicznymi też takimi odcinkami, bo nie jest cała ta metaliczna nić. Tak jak widać. A takie są odcinki tylko. No i Lanagato też ma swoją wersję Pailettes, które są bardziej rzadkie niż w Pailettes od Lang Yarns. Pokazałyśmy wszystkie włóczki, jakie mamy błyszczące. O, jeszcze mam przykłady dzianin, przepraszam Ciebie, w których są już pailettes jako dodatek. Czyli nie włóczka jest błyszcząca, a tylko pailettes. Mhm. Pailettes Lang Yarns dodany do tej chusty. Tutaj. Do tej chusty też pailettes są dodane fragmentami połączone z mocherkiem tutaj w takich paseczkach. Też mam jeszcze swetereczek, w którym też występują paseczki z błyszczących pailettes. I takie zrobione na lewo, żeby było lepiej widać. Tak, no, tak błyszczy się, to nie widać. No i ostatnia moja praca. Też dodane były pailettes z mocherkiem i połączone w takiej gładkiej dzianinie. Mocher był tylko w tych miejscach. W fragmentach, tak, gdzie były tutaj cykiny. Tutaj jest patina. Tak.
Cały był z patiny, a fragmentami był moherek z pailletes. No i tak można sobie łączyć. Tak, oddzielać, oddzielać, łączyć, także mieszać w pojedynkę samemu z czymś tam. No i co? No i bawić się błyskiem. Błysk na lato. Na to zimę. Są letnie dzianiny. Grube pokazywałyśmy na zimę. W zasadzie nie bójmy się tego błysku. Bo lubimy czasami pobłyszczyć. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do zobaczenia.